W połowie sierpnia zaczęliśmy zwozić elementy z miejscowości Nobleja spod Madrytem do portu Santander w Hiszpanii. No bo tam jak zajęło nam to około 3 tygodni, czekaliśmy później 2 tygodnie na statek, załadowaliśmy to na statek, 2 tygodnie temu dopłynęło, 3 tygodnie temu dopłynęło wszystko do Szczecina. Część elementów jest w Szczecinie, czeka na transport bezpośredni. No i 14 największych elementów, te wszystkie, które tu widzimy, przypłynęło barkami, pontonami do Opola. Łatwo przepłynęło Odrę? No niestety niełatwo. Plan był taki, że czekaliśmy na wodę. Wydawało się, że będzie wszystko dobrze. No niestety realia naszej rzeki Odry są takie, że jest dość nieprzewidywalna i w 2-3 miejscach mieliśmy problemy. Pontony nam utknęły, nawet mieliśmy małą awarię, małą dziurkę, trzeba było spawać, ale udało się przepchnąć, udało się przepłynąć ostatecznie. Naszym udziałem w tym projekcie był przeładunek z jednostki pływającej, czyli z barek i pontonów, na samochody, które między innymi znajdują się za nami. Jest tu widoczna suwnica, która porusza się na szynach. Podjeżdża nad basen portowy. Elementy są podczepiane za pomocą specjalnych do tego przeznaczonych łańcuchów, pasów. Za przygotowane uchwyty. Ładunek jest podnoszony przy pomocy, tak jak widzimy tutaj, tej żółtej trawersy, która ułatwia zapinanie ładunków. Suwnica przejeżdża nad plac, na którym się znajdujemy. Następnie powoli kładzie ładunek na ziemię. I zostaną następnie załadowane na samochody. Jak pierwszy raz ujrzałem tą maszynę w Hiszpanii, uwierzyłem wtedy, że człowiek był naprawdę na Księżycu, bo widząc tą maszynerię, jak ona pracuje, jak ona wygląda, naprawdę to dotykając tego, dotarło do mnie, że jednak naprawdę człowiek mógł wylądować na Księżycu. Maszyna 5000 ton. Do tej pory wydrążyła wokół Madrytu pod ziemią obwodnicę, tunel. No coś niesamowitego, maszyna się wgryza w ziemię, wychodzi z drugiej strony, jest autostrada łącznie z tubingami, gotowy tunel do praktycznie do używania. Technologia kosmiczna, 3 razy szybciej to jest drążony tunel niż metodą standardową. Nie jestem co prawda inżynierem specjalistą, jeżeli chodzi o tego typu maszyny, no ale ta maszyna jest, zdążyłem przez te ostatnie 1,5 roku ją poznać. Mówię, 5000 ton, 120 metrów długa. Będzie robiła wrażenie na miejscu, jak będzie się wgryzać w ziemię. 1,5 roku przygotowań, rzeczywiście 1,5 roku realizacji transportu. No, problem polega na tym, że takiego transportu w Polsce jeszcze nie było. Były większe może rzeczy, może dłuższe, może cięższe, ale wypadkowa trasy 700 km plus wymiary tego i waga, no, powodują, że ten transport pracuje 20 lat. W logistyce rozmawiałem tutaj z właścicielem firm przewozowych, który pracuje 40 lat. Wszyscy twierdzą, że takiego transportu jeszcze w Polsce nie było. Chyba największą ciekawostką jest to, że konstrukcja, konfiguracja tych dwóch platform połączone tym mostem z obrotnicami, takiego czegoś jeszcze nie było, to jest unikatowa konstrukcja, ponieważ ten czerwony element największy, ten most, który widzimy, to jest nakładka na mosty, gdzie jedziemy z bardzo dużym ciężarem, samochody wjeżdżają i to jakby powiem, wspomaga most, żeby się nie zapadł, czy nie. I pierwszy raz w historii wykorzystano ten, właśnie to się nazywa flyover bridge, pierwszy raz wykorzystano to do transportu, jako element budowy naczepy, która przenosi ciężar, transportuje ciężar. To rozwiązanie jest unikatowe. Te żółte elementy tutaj, które widzimy, zostały specjalnie zaprojektowane i wybudowane po to, żeby skonstruować tą naczepę. No, projektem to 9 miesięcy temu zaczęliśmy to projektować, firma z Niemiec to zrobiła, wyprodukowała. No i to jest taka ciekawostka, że to jest pierwszy i prawdopodobnie ostatni taki transport w ten sposób skonfigurowany i w ten sposób się odbędzie. No to są jednorazowe elementy, szczególnie te żółte, nie wiem czy kiedykolwiek jeszcze będą używane. Jeśli chodzi o budowę naczepy, są dwie platformy po 17 osi, elementy spalające właśnie obrotnice z mostem, który przenosi ciężar, rozkłada ciężar na osi. Waga całego tego zestawu to jest 499 ton. Element, który będzie przewożony jeszcze za 3 tygodnie, czy za 4, jak wrócimy z tym, będzie jeszcze cięższy, będzie 510 ton ważył. No i to jest największe wyzwanie, jeżeli chodzi nawet nie same wymiary, co waga i tutaj i kwestia nośności obiektów mostowych. Plan jest taki, żeby wyruszyć 11 listopada. Będziemy gotowi co prawda już trochę wcześniej, tylko kwestie organizacyjne na całej trasie powodują, że musimy to przesunąć na 11 listopada. No największe wyzwania to na pewno miasto Warszawa, odcinki w budowie autostrady A1 i też odcinki drogi ekspresowej S19.
gdzie będziemy musieli jednak zjechać z autostrady czy tej z drogi głównej, bypassami ominąć jeszcze niedokończone skrzyżowania czy wszystkie te niedokończone jeszcze elementy budowy. No zobaczymy, no w tym momencie jesteśmy przygotowani w 150%, ale zawsze musimy być gotowi na jakieś niespodziewane wydarzenia. Wyjazd odbędzie się z terenu portu Opole Metalchem. To będzie ulica Berylowa, dalej droga wojewódzka 423, kolejno droga wojewódzka 424 i dalej opolski odcinek autostrady A4. Tutaj w okolicach węzła Krapkowice nastąpi włączenie do ruchu na autostradzie A4 i cały ten transport będzie przemierzał opolskim odcinkiem autostrady A4 w stronę województwa śląskiego. Wybór tej trasy nie był przypadkowy. Dlaczego? Tak wielki transport musiał być przygotowany konkretnymi odcinkami, konkretnymi obiektami mostowymi, którymi ten transport może się poruszać. Dlaczego? Musi być tu odpowiedni tonaż, jeżeli chodzi o odcinek drogowy, ale też odpowiedni tonaż, jeżeli chodzi o przyjęcie odpowiedniego, możliwości odpowiedniego tonażu, jeżeli chodzi o obiekty mostowe. Tutaj istotna jest też skrajnia drogowa, czyli ta przestrzeń pomiędzy obiektem a drogą, żeby po prostu ten transport mógł się w tym obszarze zmieścić. To jeżeli chodzi o wyjazd z Opola, no tutaj największym wyzwaniem są okoliczne domy. Też kwestia wpięcia się w autostradę, no, żeby nie burzyć ludziom ogrodzeń, nie wycinać drzew. Jeden z elementów został rozładowany w Choruli, żeby ominąć tutaj Opole i jakby nie ingerować za bardzo w infrastrukturę. No ale nie dało się inaczej zrobić, musieliśmy wybudować łącznik od 300 metrów drogi między drogą lokalną a autostradą, żeby się wpiąć w autostradę. No to też będzie duże wyzwanie. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Wydaje się, że jesteśmy przygotowani, ale no, najtrudniejsze momenty to właśnie wyjazd z Opola, wpięcie się w autostradę, Warszawa, no i te budowane odcinki autostrady i dróg ekspresowych. Tutaj taki gorący apel, oczywiście do kierowców, jak zwykle. W tym czasie wystąpią utrudnienia, na pewno. W zależności od województwa, w zależności od odcinka będzie zwężenie pasów ruchu, przełożenie ruchu na jezdnię przeciwną, albo też zamknięcie odcinka drogi, czy też obiektu mostowego. Wszystko będzie zależało od konkretnego województwa, konkretnego odcinka. Przejazd tego potężnego gabarytu będzie się odbywał w godzinach nocnych, między 22 a 6 godziną rano. To jest też istotne, że będzie się on poruszał z prędkością do 10 km na godzinę. No więc ta prędkość będzie minimalna na pewno. Żeby też uzmysłowić kwestię konwoju, może to jest też istotne, ponieważ długość jednego konwoju będzie miała około 4,5 km. Czyli stojąc w jednym miejscu pomiędzy pierwszym i ostatnim zestawem, będziemy mieli różnicę czasową pół godziny. Biorąc właśnie też pod uwagę fakt, że cały ten transport będzie się poruszał z prędkością maksymalną 10 km na godzinę. Na odcinku 760 km mamy 396 obiektów mostowych. Jeżeli pomnożymy to 10 na 10 na godzinę, powoduje to, że ten 760 km będziemy jechać 3 tygodnie. W jedną stronę oczywiście.